Zaliczajcie siebie. To temat rozważania, które czeka nas w najbliższą niedzielę, a jednocześnie część zdania zaczerpniętego z listu do Rzymian, z rozdziału 6, z wiersza 11. Dlaczego warto zająć się tą sprawą? Otóż, jeśli się zastanowić, w codziennym życiu coś do czegoś ciągle zaliczamy. Jesteśmy zaliczani albo zaliczamy się. Sprawy zaliczamy do ważnych i pilnych. Własne pragnienia do potrzeb i zachcianek. Ludzi zaliczamy do przyjaciół i znajomych. Umowy do stałych i śmieciowych. Bywamy też zaliczani do mężczyzn lub kobiet, obywateli lub gości, do bardziej wykształconych lub mniej wykształconych, do zobowiązanych lub niezobowiązanych, do uprawnionych lub nieuprawnionych. Na tym zaliczaniu możesz zyskać. Na tym zaliczaniu możesz stracić. Z pewnością zatem jest to ważna sprawa, to całe zaliczanie. Do kogo zaliczasz się? Do kogo mógłbyś się zaliczyć? Żeby się o tym przekonać, trzeba mieć instrukcję. Instrukcja to książka z kryteriami. Te kryteria to po prostu pytania o to, kim jesteś, czego dokonałeś, co się z tobą stało. Dzięki odpowiedziom na te pytania możesz uświadomić sobie coś na swój własny temat i przekonać się, jakie przysługują ci z tego powodu przywileje. A czy bez instrukcji wiedziałbyś o tym? Nie. Pismo Święte, księga, za której napisaniem stoi sam Bóg, jest właśnie taką instrukcją. Zawiera ona informacje i zawiera pytania i zaprasza: zaliczajcie siebie. Jeśli to zrobisz, coś zyskasz. Jeśli tego nie zrobisz, stracisz. Nie wiem jak wy, ale ja wolę zyskiwać niż tracić. Właśnie dlatego zapraszam was na spotkanie w najbliższą niedzielę. Zapraszam też do drugiego turnieju naszej wielkiej gry, zatytułowanego Biblia instrukcją obsługi życia.